Cześć wszystkim. Dzisiaj będę mówić do Was sama, bowiem Jędrzej jest w miejscu, do którego nawet internet nie dociera. Zapraszam Was na przegląd popkulturalnych newsów. Euro się rozpoczęło, a już jutro prezentacja FIFA 17. EA Games przedstawiło króciutki teaser gry, która po raz pierwszy tworzona jest na silniku Frostbite od szwedzkiego studia DICE. Nowymi ambasadorami serii zostali James Rodriguez z Realu Madryt, Anthony Martial z Manchesteru United, Eden Hazard z Chelsea FC oraz Marco Reus z Borussii Dortmund. Przepraszam, jeśli coś źle wymówiłam. Premiera gry już 29 września tego roku. Netflix ciągle przystosowuje się do polskich standardów. Gdy platforma została uruchomiona w naszym kraju, wiele osób narzekało na pośpieszne wprowadzenie usługi, która nie została przystosowana do panujących u nas warunków. Poprawki ciągle trwają, obietnic zostało złożonych wiele. Póki co możemy płacić w polskiej walucie. Ceny pakietów to 34, 43 i 52 zł. Korzystacie? Sądząc po komentarzach na ekranie, na pewno chętniej płacimy Netflixowi niż innym mediom, zwłaszcza tym narodowym. Jak mówi pewien znany wiersz, już był w ogródku, już witał się z kąską. I okazuje się, że polscy politycy zapomnieli, że jako członkowie rządu państwa należącego do Unii Europejskiej muszą ustawy wprowadzające duże zmiany w przepisach konsultować w Brukseli, a na decyzję trzeba zaczekać nawet 18 miesięcy. Póki co wprowadzane będą ustawy pomostowe, które nie wymagają notyfikacji Unii Europejskiej. Pierwsza będzie dotyczyć Rady Mediów Narodowych. Na razie więc nie zanosi się na to, że od stycznia będziemy płacić opłatę audiowizualną. Informator z Lucasfilm prostuje plotki dotyczące dokrętek do filmu Łotr 1. Po pierwsze podkreśla, że jest to normalna praktyka. Po drugie, długość okresu dokrętek uzależniona jest od terminarza aktorów, a nie od ilości materiału, jaki zostanie poprawiony. Po trzecie, z filmem wszystko jest ok. Po czwarte, film będzie mroczny, no bo to w końcu produkcja wojenna. Oczywiście wszystkie te informacje są nieoficjalne, ale też co ma zrobić biedny Disney? W końcu gdyby wydali oświadczenie, nikt by im nie uwierzył. Pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu Ghost in the Shell, na których możemy zobaczyć nie tylko Scarlett Johansson w roli Motoko Kusanagi, ale i aktora wcielającego się w jej podkomendnego. Całość reżyseruje Rupert Sanders, znany przede wszystkim z pracy nad filmem Królewna Śnieżka i Łowca. Jak tam oswoiliście się już z tym, że drobniutka Scarlett będzie gwiazdą nowej produkcji tego reżysera? Feministki oburzają się na wyjętą z kontekstu reklamę X-Men Apocalypse, co wyraźnie nie podoba się dużej rzeszy internautów. Wszystko zaczęło się od ataku Rose McGowan, za którym posypały się niezadowolone głosy kobiet urażonych taką kampanią. Trudno też się dziwić. Według mnie najbardziej otwiera oczy zastanowienie się nad alternatywami, jakie mieli twórcy plakatu i zadanie sobie pytania, czemu podjęli taką, a nie inną decyzję. Dlaczego na zdjęciu nie pokazano leżącego bezradnego Xaviera w swoim schludnym sweterku, albo unieruchomionego Quicksilvera, albo płaczącego Cyklopa? I gdy niezadowoleni internauci odpowiedzą sobie na te pytania, będą też wiedzieć, dlaczego ta reklama jest nieodpowiednia. Czym byłby Hot bez ploteczek z Marvela? Po pierwsze, bracia Russo zapowiedzieli, że podtytuły kolejnych części Avengersów Infinity War 1 i 2 ulegną zmianie. No i co? I okazało się, że całkiem możliwe, że część pierwsza Wojny Nieskończoności, a co, tak ją będę nazywać na potrzeby bezjędrzejowego programu, będzie nosić tytuł Avengers 3. Zasko. Druga ploteczka wzięła się z bardzo mylącego zdjęcia Jamesa Gunna, reżysera Strażników Galaktyki. Pan ten sfotografował się z młotem Thora, podsuwając pomysł, że to właśnie Bóg Piorunów będzie miał swój gościnny występ w części drugiej. Szybko tę plotkę jednak zdementował, a mnie interesuje Wasze zdanie. Jak myślicie, kto pojawi się w części drugiej Strażników Galaktyki? Ja obstawiam Hulka, jest w końcu zielony jak kosmita, czyli wszystko się zgadza. To teraz dla równowagi DC. Twórcy serialu Supergirl zapowiedzieli, że w dwóch pierwszych odcinkach nowego sezonu tej produkcji pokaże się Superman. Tak, pokaże, bo do tej pory był bardzo nieśmiały. Obecnie trwają poszukiwania aktora do tej kultowej roli i wiele osób obstawia Toma Wellinga, ale ten oficjalnie zaprzecza, jakoby ktokolwiek z produkcji kontaktował się z nim w tej sprawie. Ale za to twórcy drugiej części Pacific Rim skontaktowali się z Johnem Boyegą i to on właśnie zagra główną rolę w tej produkcji. Wcieli się w postać będącą synem bohatera Idrisa Elby, czyli prawdopodobnie, chociaż niekoniecznie, będziemy mieć do czynienia z sequelem, który będzie dziać się wiele lat po wydarzeniach z części pierwszej. W
Film wyreżyseruje Steven S. The Knight, twórca pierwszego sezonu serialu Daredevil, a Guillermo del Toro zasiadł sobie na wygodnej pozycji producenta. Ach, John. Okej, dobra. Już się odwieszam i mówię Wam, że premiera 23 sezonu programu motoryzacyjnego Top Gear była niezwykle rozczarowująca. Zniechęceni fani powiedzieli zdecydowane nie z serii i nie obejrzeli drugiego odcinka. Podczas gdy liczba widzów pierwszej odsłony sezonu wynosiła prawie 4,5 miliona, do następnego seansu zasiadły już niespełna 3 miliony osób. Ciekawe, czy z tej kraksy uda się wyjść jeszcze cało? Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki. A tak na serio, zapraszam Was oczywiście do nadrobienia Hota, jeśli jeszcze go nie widzieliście, i do obejrzenia wkrótce na ekranie, gdzie mówimy o najgorętszych premierach. Jędrzej już od przyszłego odcinka powinien być znowu z nami i wtedy wszystko wróci do normy. Serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się, pa!